W prezentacji tej pokażę jak tworzyć polecenia przelewu do list płatniczych w module kadry i płace RaxSQL. Rozpoczniemy od zdefiniowania sposobu eksportu poleceń przelewów do pliku homebanking. W tym celu z górnego menu wybieramy kartoteki, a następnie rachunki bankowe. Przechodzimy do edycji rachunku. W nowo otwartym oknie oprócz podstawowych danych dotyczących rachunku mamy również pola dotyczące eksportu. Pod rozwijaną listą kryją się najpopularniejsze formaty plików do Home Bankingu, które są standardowo obsługiwane przez program RaxSQL. Przykładowo wybierzemy MultiCache. Klikając w przycisk wielokropka przechodzimy do okna, w którym za pomocą drzewa katalogowego systemu Windows możemy określić folder, w którym zapisywane będą eksportowane pliki. Poniżej znajduje się pole, gdzie zaznaczyć możemy dwie opcje. Pierwsza automatycznie skróci zbyt długie nazwy kontrahentów, adresy i opisy operacji. Druga natomiast zapewni automatyczną zmianę nieobsługiwanych przez format znaków według z góry określonego schematu. Zapisujemy zmiany i zamykamy okno. Ustawimy teraz opis, jaki widoczny będzie w wysyłanych przelewach. W tym celu z górnego menu wybieramy Administracja, Parametry, Parametry Firmy. Z listy po lewej wybieramy kadry i płace. Następnie po prawej z pola wzorca opisu przechodzimy do edycji opisów dla list płatniczych do umów o pracę. Otwiera się okno, w którym po lewej z kategorii kadry i płace wybieramy listy płatnicze umowy o pracę. Klikamy w przycisk dodaj w celu utworzenia nowego opisu. Na początek musimy nadać opisowi nazwę oraz określić grupę. Następnie wpisujemy treść opisu. Po prawej mamy do wyboru zautomatyzowane formuły treści, które wstawiać możemy w tekst. Przykładowo, wybierając formułę okres płatniczy listy, miesiąc słownie, za każdym razem, gdy będziemy robić przelew, w tytule znajdzie się nazwa miesiąca, za który jest to wynagrodzenie. Po utworzeniu opisu zapisujemy zmiany, następnie klikamy Wybierz. Opis został przypisany. Zatwierdzamy zmiany. Przejdziemy teraz do wystawienia poleceń przelewu. W tym celu z górnego menu wybieramy płace, a następnie listy płatnicze umowy o pracę. Z listy po lewej wybieramy odpowiedni miesiąc. W pierwszej kolejności musimy dokonać zamknięcia listy płatniczej. W tym celu klikamy na niej prawym przyciskiem, wybieramy operację i zamknij listę płatniczą. Po zamknięciu ponownie klikamy na liście prawym przyciskiem myszy. Wybieramy operację i wystaw polecenia przelewu do listy płatniczej. Zatwierdzamy swoją decyzję. Polecenia są generowane. Wyświetla się raport o prawidłowym przebiegu operacji. Zamykamy go. Następnie z górnego menu wybieramy Finanse, Polecenia przelewu. W nowo otwartym oknie wyszukujemy z listy przelewy, które przed chwilą wygenerowaliśmy. Możemy zrobić to po tytule Płatności, w którym widoczny jest ustalony przez nas wcześniej opis. Używając klawiatury zaznaczamy interesujące nas przelewy. Następnie klikamy na nich prawym przyciskiem myszy i wybieramy Export Import eksportuj do pliku Home Banking. Program zbiera potrzebne informacje, po czym prosi nas jeszcze o potwierdzenie decyzji. Po zatwierdzeniu wyświetla się raport z operacji, gdzie zobaczyć możemy m.in. adres katalogu, w którym został zapisany plik. Po zamknięciu okna raportu zaznaczamy jeszcze raz te same polecenia przelewu. Klikamy na nich prawym przyciskiem myszy, wybieramy operację i oznacz przelewy jako wypłacone. Zapobiegnie to późniejszemu pomyłkowemu wypłaceniu jeszcze raz tych samych przelewów. Dziękuję za uwagę.